Hej, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Terra Firma Punk, z nazwem SafeMode. Dzisiaj mamy kilka rzeczy do wykonania, tak naprawdę chciałbym troszeczkę różnie odnośnie naszego tutaj naszych automatów, jakichś systemów, co tutaj mamy aktualnie zamontowane. Teraz w międzyczasie, które widzicie, troszeczkę się u mnie pozmieniało. Dokładnie mówiąc, ta sekcja jest mocno rozbudowana. Jest ona związana z tym, że zbierałem surowce, tak. Zbierałem gravel, sanda, chodziłem na bardziej w tereny stania. Gdyż tam są akurat takie surowce, które mnie interesują. Mam tu na myśli głównie kaolinit oraz grafit. Te dwa były dosyć ważne, ale jak wspólnie przeliczyłem, ile kołkowli potrzebuję, prawie 200 sztuk, to jestem pełen podziwu stania, że on już ten kołkowlen posiada, bo tak, ponad 200 sztuk jest tego potrzebnego. Więc po prostu wow, jak to wszystko tam zobaczyłem, policzyłem, byłem w mega szoku. Ale jest oczywiście tańszy crafting, później zauważyłem. No i tak sobie później pomyślałem, kurczę, lekko przesadziłem, po co ja to w ogóle zbierałem. Tak, jest crafting o wiele łatwiejszy do zdobycia kołkowem i dzisiaj chciałbym się na tym bardzo mocno skupić. Oczywiście będziemy to robili setki, jak nie miliony cięć, żeby odcinek był jak najbardziej zbity w jedną całość. Co musimy zrobić jako pierwsze? Pierwsze, co musimy pozyskać, dużo mortalu. To jak pamiętacie, swego czasu ja już rzucałem sanda do przerabiania. Należałem tylko i wyłącznie do tego dwa staki. Potrzebujemy tylko zdecydowanie więcej. Teraz po 4 sztuki sandu potrzebujemy. 4 sztuki wrzucamy do każdego tutaj barela. Barel musi być wypełniony lime water, żeby oczywiście nam to się udało. I jak widzicie, 16 mortali jest z jednego sandu, więc mówię, wystarczą 4 sztuki. Tu z boku tak mam włączony magnes, tak, bo lepiej mi się zbierało gravel i sand, bo naprawdę masakra z tym. Co teraz zrobiły? Potrzebujemy taką, nasz chisel i wszystkie tutaj potrzebujemy zrobić bryki, czyli z naszego tutaj kamienia rzeźbimy ostro, pukamy, stukamy i tak dalej, tworząc, żeby sobie bryki. Potrzebujemy ich no dużo. potrzebujemy ich no dużo. I tworzymy sobie cegły w tenże sposób. I takie oto właśnie tutaj cegły tworzymy. Później z tych cegieł, tutaj sobie zobaczycie w craftingu, może to znajdę, a może nie, zaraz zobaczymy zresztą. Bo to może nie być ten rodzaj, tylko muszę się zastanowić, czy każdy tutaj może być wzięty pod uwagę. I chyba jednak niekoniecznie. Więc dobra, w takim razie coke. Coke tutaj, jak sobie lukujecie, ma crafting ten u dołu. I tu właśnie jest możliwy crafting, ale tu widać, że to nie jest każdy sobie bazalt na pewno. Andesit, desit, create... A dobra, czyli to są te, z których flag się tworzy, już widzę. Czyli ten mój niekoniecznie, ach kurczaczki, troszeczkę kijowo. Kijowo będę musiał pozyskać te inne rodzaje, czyli wybrać ich gdzie indziej. Dobra, tego na razie nie przetworzę, jako że nie mam aż tak dużo jeszcze surowca, to sobie to złożymy tutaj. Teraz tego, to chcę dolomit, na przykład teraz tylko tak, tylko co pamiętam. Teraz sobie zobaczymy pierwszy, czy ten dolomit w ogóle tutaj może być brany pod uwagę. Znowu tutaj nie popełnić fejla. Idziemy tutaj znowu dalej. Dolomit również, nie? No to który tutaj? Roxal. Diorit był na 200%, ale ja dioritu nie mam dużo. I no nie zapowiada się, żebym go miał. I tak tutaj jest kołkowel. Diorit jest z terenu chyba, gdzie jest ciepła woda. Pamiętaj, te uzdrawiające źródełka, gdzie są. Tak, dokładnie. Dobra, chodźmy w kimkę. I zaraz poszukamy. Chodzę, strzelam sobie tutaj surowców, a tutaj patrzcie się. Krówki. Nice. Tu jest budyneczek, to jest pytanie. Okej, tutaj spawn, no to sobie stanio go zostawił, więc go nie będziemy tym razem ruszali. Tak, uszczenie spawnu, który tutaj zlokalizowałem, rozwaliłem. Dlaczego żałuję tego w tym momencie? Bismut, o, czekajcie. Not interested, więc... Limonit, nie, limonit nie. Skoro znaleźliśmy tutaj bismut, to jest duża szansa, że tutaj jest gdzieś kopalnia bismutu, tylko ona może być głęboko pod ziemią. Też może być taki problem. Limonit jest bardzo blisko, bo on jest w tym miejscu. Brexit, nie, to mnie nie interesuje. Dlatego on mi leciutko zasłania możliwość wynalezienia czegoś. Nie chodźcie w drzewach. Rany boskie, to chyba zawału dostanę. Masakra! Co to miało być w ogóle? Ach, wiecie co? Malachit, czyli iron. Large.
Więc co to oznacza? Że to może być na powierzchni w miarę. Ja się wkopię trochę. Powiem, że znalezienie jakiegokolwiek surowca coś ciekawego w moich okolicach to jest po prostu jakaś masakra, tutaj nic dosłownie nie ma. Ale no pamiętacie tą pewnie budowlę z poprzednich odcinków. Ona jest zbudowana z andesite. Zobaczymy, czy to, może to da radę już, bo naprawdę już moje pomysły się zaczęły kończyć. Tak, ona może być na Kukowen. Ha, no tylko teraz muszę ją całą rozebrać. No, troszeczkę tego tutaj jest, powiem wam szczerze. A tak troszeczkę. A ja potrzebuję wszystko, tak najlepiej. Najlepiej wszystko byłoby mi potrzebne. Więc no troszeczkę kopania przede mną. Z takiego jednego dostaję chyba jedną sztukę, prawda? Dwie sztuki dostaję. Dobra, trochę tego będzie, więc spotkamy się za sekundę, albo sekund dwie. Podsumujmy nasz wypad, jaki był. Zrobiliśmy 3 staki. Pewnie to i tak będzie za mało do tego, co ja potrzebuję zrobić, no ale zobaczmy przynajmniej, ile z tego zdołamy tego wykonać. Więc mortal był w tych miejscach ustawiony, natomiast nasze tutaj bricki w ten oto sposób i wykonujemy tego maksymalną ilość, jaką możemy, przynajmniej na poziomie tych mortali. Teraz tak o, te nasze bricki łączymy z sandem. Napowiem wam, że nawet chyba tego dużo nam wyszło. Paradoksalnie może nam wystarczyć, ale nie sobie tak... W ten sposób? Tak, w ten sposób. My tych blików sandowych, znaczy my tych kołkowenów potrzebujemy 9 podstawa, 8, 9, czyli 26. A, więc sanda potrzebuje zdecydowanie więcej. Nie wiem, czy blików chyba też będzie mi brakowało. Z 2 staki to będzie już wystarczające na pewno, bo to będzie 32 z tego poziomu. I tutaj... Zobaczmy, 26, zakładając, nie, zabraknie nam jednej sztuki. Serio, serio, jednej sztuki? Nie, dwóch sztuk jeden nam zabrakło. Fuck, ja nie mogę, co to się tutaj wyprawia. No dobra, mamy Mortal na 6, więc możemy sobie to spojrzeć, nadrobić wszystko, więc nie przedłużając, lecimy z koksem. Doprodukujmy sobie to. Tu mamy. Ale nam zabrakło czego? Bricków? Czy sandu wreszcie? Nie, bricków nam zabrakło. Dobra, po prostu ukrywałem tylko chyba znacząco więcej ich teraz widzę. I potrzebuję tylko jeden. Chyba jeden potrzebuję. Czy nie, dwa potrzebuję. Nie, jeden. Dwa, jeden. Jeden. Jeden chyba. Hello. Hello, my friendy. Dzień dobry. Cześć. Przebije się? To właśnie ciekawa sprawa. Nie, nie przebije się, tak czy siak. No dobra, w porządeczku. Tym jest zamontujemy nasz piecyk. W piecyku będziemy mogli przetwarzać sobie już w bardzo prosty sposób węgiel. Drzewo na węgiel. I to będzie mega fajna sprawa. Build standardowy, jak mówiłem, 989, czyli źdźurko po środku. I mamy nasz kołkowen. Teraz do niego wrzucamy tutaj ciebie, prawda? Dzisiaj teraz będziesz przepalał. Kryosot z tego dostaniemy jeszcze ekstra, całkowicie for free. I no, niech to sobie tutaj leci. To oczywiście tutaj troszeczkę będzie nam trwało. Mamy taką zwykły węgiel, możemy przepalić na kołka, czyli standardowy crafting. Co innego? Co widzicie, wszystkie są takie standardowe, które oczywiście nie możemy użyć w terafirmie. Więc idziemy aż do poziomu terafirmy, ja to troszeczkę przyspieszę. Tam był pierwszy pokazany crafting. I... Okej, jest. Bizmut na coke. Dobra, bo to jest bizmut uznawany jako zwykły jet na coke. To dobrze wiedzieć nawet. Stick. Ciekawe, co to jest. Cast iron ingot. O, to jest, trzeba zaraz zobaczymy, co zobaczmy od razu. Co z tego produkujemy? Bo to jest ciekawe, bo tego nie ma w standardowym. Standardowy teraz w filmie. Lampki, jakieś pierdółeczki widzę bardziej. No dobra, to są jakby takie elementy lepszych rzeczy późniejszych. Na razie nas nie interesuje. Smart to przepalamy. Tutaj na Soul in a Jar. To może być ciekawe, to wam mówię. Ale tu będzie, gdzie się bawili. I to do uzyskania Jar of Blood.
Muszę dowiedzieć jak to tworzyć w inny sposób, gdyż z tego możemy stworzyć sobie Netherracka, a natomiast z tego tworzymy sobie Soul Sanda, który jest mi dosyć potrzebny do zdobycia łzy Gasta. Bo jak wiecie, w Terrafilmie nie ma Netheru, chyba że tutaj jest i ja o czymś nie wiem, ale chyba go nie ma na tej paczce. Prawda? W tej razie, jak to już mamy wykonane, pokazałem co to udało mi się jeszcze zdobyć. Otóż to, podstawowe rzeczy, które tutaj widzieliście, czyli nasze mieczyki. Genialna sprawa, że możemy je tak po prostu zdobyć. Mamy nasze strzały, które wreszcie muszę wykonać, tylko że potrzebuję piórek. A piórka to jest taki gravel. A nie, czekajcie, ja mam piórka jakieś. Mam trzy piórka. Raz, dwa, trzy. Trzy patyki. Mam dwa. Jeszcze jednego patyka potrzebuję i stworzyć sobie łuk. Łuk chyba też mam. Mam łuk, może taki rozwalony dosyć, ale interesuje mnie jedna rzecz. Czy te strzały są odnawialne? Bo to jest ciekawe akurat. Okej, mam nasz łuk. Kołczanie muszę mieć. Caps, no arrow. Wiecie, stop the command. Czekajcie. Wiecie co, nie jest pewne, czy nie muszę tego wykonać jednak, bo za nic nie mogę tego zrobić. I teraz powiem fakt, że mogę teraz w ogóle biegać nawet. Te przyciski wszystkie sobie odblokowałem. Tu były one przyblokowane innymi tutaj dziwnymi rzeczami. Ale w takim razie, czy ja mam skórę? To zacznijmy od tego, bo teraz spoko. O, jest skóra, fajnie. Knajp. Dobra, potrzebuję jeszcze nożyk. Nożyk chodzi do mnie, mój drogi. I teraz, żeby nie zepsuć skóry, jest. Okej, załóż to na plecy, jest. Aha, teraz, żeby to otworzyć. Hold shift. Dobra. Rzucić. A jak tam teraz to otworzyć? Ach. Ojejku. To są te przyciski, prawda? A ten inwentory z tyłu. No co, na Terrafilmie muszę szukać pewnie. A nie, to nie jest na Terrafilmie nawet. Ach, dobra, wiecie co, muszę to zlokalizować znowu. Dobra, wystarczyło go wziąć do ręki i dać prawdziwe myszki, wtedy go otwieramy. I teraz zrzucamy go na plecy. I mamy strzały. Mamy. No dobra. Rzuciłem strzałą. Zebrałem ją. I mam jedną zwykłą i dwie koprowe. Ci co, każdy mój rzut rozwali moją koprową? No. Czyli miałem koprowe strzały, inaczej mówiąc. Bez sensu, to jest mega, mega bez sensu. Czyli co? Mam rozumieć, że skoro ja przedtem zrobiłem sobie normalne strzały, te lepsze, niby Copper Arrow, to teraz normalnie zostaje i tak czy siak Arrow. No i przepraszam bardzo, ale jaki w tym jest biznes? Jaki w tym biznes, ja się pytam? Skoro ja tutaj nie mam żadnej władzy na tym, co ja chcę używać. Nie mogę zmieniać strzał, bo mam tylko jakby jeden rodzaj, prawda? Gra nie rozumie, że ja mam inne strzały, prawda? Dobra, załóżmy, że to jest jakiś mega, mega błąd tej paczki. Mam trzy strzały aktualnie i tak naprawdę mam już strzały standardowe, zwykłe, najprostsze, podstawowe. Dobra, więc to kolejną rzecz, którą chciałbym dzisiaj jeszcze zrobić, będzie jednak pozyskanie tej Blood of the Jarry. Mniej więcej zobaczymy sobie teraz, jak to się wykonuje. Potrzebujecie co? Potrzebujecie bone meala. Znaczy zwykłe kości, które łączycie z chisel? Tak, dostajecie nekle, bony nekle. I teraz tym macie dźgać kogoś, czy coś takiego, ale potrzebuję tego jeszcze buteleczki z Minecrafta, stara firmy, tak? Zaraz się przekonamy. Tylko potrzebuję ochotnika,
Oczywiście zostawił moje owieczki. Tutaj oczywiście nad domem latają owieczki jeszcze inne, więc możemy sobie potestować na nich. Dajmy to tutaj, zostawmy sobie jeden slot. Zobaczymy, czy to w ogóle chodzi w ten sposób. No, halo, halo, owieczka. Owieczka, owieczka, owieczka. Czy to o to chodziło? Mamy tak klepać przez cały dzień. Co? Jakbym zamienił je z powrotem? Nie mogę z powrotem zamienić, dobra. Dobra, sklepmy ją. W takim razie strzelmy, zobaczymy, czy faktycznie po zabiciu tej owieczki biednej, malutkiej, dostanę to, co potrzebuję. A zobaczymy zresztą. Gdzie moja krew? Chyba coś skopałem, jak sądzicie? Coś ode mnie zabrać, coś ode mnie zabrać? Nie, chyba się nie da. Chyba, że to musi być owieczka zaprzyjaźniona ze mną, ale też w to wątpię. Dobra, jednak dobrze zrobiłem, tylko podeszłem tylko troszeczkę nieprawidłowo. Faktycznie potrzebuję tego całego nikl i potrzebujemy butelkę, ale nie butelkę terafirmy. Potrzebujemy butelkę z czystego Minecrafta. Zdobyć sobie i teraz jak strzelimy sobie owieczkę. Gdzie jest ochotnik? Ochotnik, ochotniczka, nie, to jest ochotnik, tak? Strzelimy go, bum, dostajemy Jar of Blood. Potrzebujemy to głównie po to, żeby powykonywać sobie właśnie takie mieszanki, czyli sand i dostajemy tutaj soul sanda. A dokładnie mówiąc z tego, czekajcie, było, czekajcie, był jeszcze drugi crafting na, właśnie, na netherrack. Gravel dajemy wtedy, dostajemy netherrack, a z netherracka tworzymy sobie właśnie już soul sanda przy pomocy mushrooma. To jest troszkę bardziej opłacalne, ale mushroomy też trzeba sobie pozdobywać. Sporo zabawy, sporo. Ale oczywiście dałem sobie spokojnie radę. Będziemy potrzebowali oczywiście tutaj jeszcze bricki, więc sporo to jeszcze będzie zabawy przy tej modyfikacji. Ale ja już wiem, że ona mi się będzie na pewno podobała. Mięsko wykorzystam, przepraszam, że musiałem tą owieczkę jedną zatłuc do eksperymentów, do testów, ale musiałem to zrobić. Ale teraz najważniejsza rzecz, która mi znowu zajmie no sporo czasu. Teraz sporo tutaj siedziałem przy przesiewaniu tych ród, a teraz będę siedział jeszcze więcej przy przesiewaniu kolejnych ród. Jakich? Już wam pokazuję. Przekopywanie tego oto tutaj miejsca, ale w dół tym razem. Teraz są tutaj bloki, frame, będą mi służyły bardziej jako schody teraz w tym przypadku. One nie podlegają grawitacji, więc mogę stawiać jak tylko mnie się podoba. Chcę pozyskać cały ten gravel, to jest w tym miejscu. No, troszeczkę jego jest, prawda? Ale tak, muszę jego calutkiego tutaj wydobyć, więc już samo to będzie, no, leciutkim wyzwaniem. Będzie troszeczkę zabawy z tym. Następnie zbudować schody w dół i zobaczyć, jaka ruda będzie pod tym. Jako, że przeważnie na jakiejś tam głębokości już niższej, rudy są dosyć fajne. Znaczy, mówię tutaj o bloku, prawda? Bo jednak wiecie, żeby latać, żeby zdobywać te bloki, to ja troszeczkę czasu poświęcam. I też, no tutaj tylko i wyłącznie z budynku mogę pozyskiwać te rudy, które mnie interesują, te roki, prawda? Skały. Dlatego potrzebuję zejść o wiele, wiele niżej. Z tego tutaj Graila jestem w stanie, że wam pokazuję, wydobyć sobie galenę, może mało, ale to mi się przyda. Szalerit. Będę mógł też to jest... Koper, to jest koper akurat. Przyjemne. Czyli koper będę mógł z tego sobie pozyskać. No i coś jest, co będzie ciekawego? Chyba już nie. Chyba nie. No oczywiście tutaj jeszcze koper nugget, zinc nugget, oczywiście to jest spoko. Lead nugget, spoko, ale no nie będę tylko aż tak to jest to wykorzystywał. Sporo rzeczy pada. No ale to wszystko tutaj muszę niestety poprzekopywać, pozbierać. Poprzednio zajęło mi to 2 godzinki, jakoś około 2 godzin zbierałem. Miałem całą skrzynkę surowców, mało z tego może wyszło itemków. Ale jeśli to mocno rozwiniemy, to będzie to naprawdę bardzo, bardzo porządne. A to mi się mało co chyba przyda, tak naprawdę. No ale trzeba się przekopać tam kilkanaście tysięcy metrów niżej. Powiem, że kopię się w dół, nie liczyłem, ale jakaś ruda gdzieś tu w okolicy jest. Tak wygląda aktualnie nasz tutaj szyb. No nie jest on jakiś ekstra pokaźny. No ale jak widzicie, można zejść na dół bez żadnego większego problemu. Mamy naszą dynię. Żeby postawić dynię w powietrzu, wystarczy ją postawić, gdy jeszcze był blok. Wtedy ona bez problemu to może być postawiona.
Teraz to dwa razy w dół i wstawiam blok. Czemu dwa razy w dół? Bardzo ważna sprawa przy kopaniu jest taka, że najmniejsza szansa na zawalenie się w ścian jest wtedy, jak kopiecie od góry. Więc żeby nie ryzykować podczas tworzenia naszego szybu, po prostu kopcie ogólnie od góry zawsze. A żeby nie mieć problemu przy tym bloku, który zasłonicie, po prostu musicie go dwa razy kopnąć w tym momencie. Ja teraz dostaję tutaj różne takie itemki, prawda? One są ważne, bo mogę sobie z tego stworzyć później enchantment table. Oczywiście nie może nie z tego craftingu, a z tego craftingu. To jest lepszy crafting dla mnie, bo te rudy ja spokojnie uzyskam bez żadnego większego problemu. No, pomijam fakt, że muszę stworzyć tam jeszcze jednego bookshelfa. To będzie większy problem, bo nie mam słom, nie mam sugarcane, ale widziałem, że stanio ma, więc od niego zawsze mogę jedną sztukę pożyczyć, chociaż nie wiem, skąd on je pozyskał na razie. Dlatego na razie sam nie będę ich jeszcze tutaj pozyskiwał, nie będę mu ich zabierał. Pierw chcę się sam dowiedzieć, skąd można je pozyskać, żeby wam powiedzieć, żebyście wy, po prostu żebyście wy wiedzieli, jak je zrobić u siebie na waszych mapkach, seriach, czy po prostu tak o, z przyjaciółmi, żeby się pobawić wspólnie w to. I tutaj jest za ścianą jakiś dungeon, to już widzę. Coś tam jest, bo widzę mobki stamtąd. No właśnie, i to będzie problem pewnie za jakiś czas, się pokaże nam. Ale na razie się nie przyjmujemy. Ile tutaj, jak to wygląda? Zbliżam się gdzieś, czy nie? Nie. A to jest gdzieś w te, tą mańkę bym musiał pójść później. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, może spróbujemy to sobie kiedyś odnaleźć. Na razie nie ma większej potrzeby, takie mam wrażenie. Więc tym kopaniem ja się zajmę poza oczywiście tym odcinkiem, bo tu nie ma sensu, żebyśmy tego i patrzyli się, jak ja kopię, prawda? Oczywiście nie wiem, czy jest krótszy, czy dłuższy. Dla mnie on troszeczkę trwał, dla was pewnie troszeczkę mniej. Postawię tu jeszcze tylko jedną latarnię, żeby wam udowodnić, że ona nie zniknie, jak się kopnie pod nią. Jak widzicie, jest. Dla udowodnienia kopnę jeszcze nad nią, czyli z boku. I teraz z każdej strony ona jest goła, nie ma nic koło siebie. Tak samo jak ta tutaj. Nie ma dosłownie żadnego bloku obok siebie. O to właśnie chodziło. Dobra, zróbmy teraz malutką teleportację, tylko taką szybko, mega. I jeśli dotrwałeś do tego momentu, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, tak samo o zostawieniu łapki, jak i komentarza dla zasięgów. Dzięki, dzięki wielkie, a tymczasem dzięki za oglądanie. Spotykamy się w kolejnym odcinku z Terrafirmy Punk. Ja byłem w SafeMod i miło, że dotrwałeś do tego miejsca. Na razie, hej, hej, pa!